Hej, hej, witam serdecznie. Z tej strony Mario. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Dying Lighta dwójki. A w tym odcineczku chciałbym się zająć na pierwszy rzut tutaj stacją. Tomże, o to tutaj. Tylko pytanie, gdzie ja mam tutaj jakiś ten. Jo. Dobra. Spróbujemy ominąć wyjców. I wbijamy się na dół. Wbijamy się nocą, bo nocą będzie tutaj mniej zarażonych. A co za tym idzie? Nie będzie tutaj kurwa Volatile'a. Czy też tego największego. Chodź, chodź. Ja cię dojebię, poczekaj, tylko daj mi chwilę. Bym se kurde trochę życia zregenerował. Chodźcie, chodźcie. Po kolei. Macie, lecenie w chuja. Jeszcze nie wiesz, co cię czeka. Ale ja wiem, co ciebie czeka. Oj, 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 oj. Ty, kurwa. Ty, gościu z łukiem. Kurwiarz mnie. Dobra, dwa cięcia i po sprawie. Już? Ej, kurwa, jeszcze jeden jest, dobra. Czekajcie, ja sobie go zaraz dorwę. O ty, ranco pierdolona. A mnie prawie dojebali. Ty, ty, ty. Muszę wykorzystać te stare apteczki, wiecie? Dlatego ja nie korzystam z tych lepszych. Chodź. Nara. Kto jest gdzieś? Nara. Nara. Ej. Dobra. Wiecie co, ja sobie chyba jednak wezmę tą lepszą apteczkę na razie. Kurde, nie myślałem, że tu będzie ich tylu. Tych pojebańców. Tam jest jeszcze co najmniej dwóch, widzę. Ja muszę dojść tam. Dobra, obejdźmy ich tak sobie naokoło. Tak, to chodź. No chodź. Nie to, to. Ej, ej, ej. Dobra. No chodźcie, chodźcie. Ale po kolei. Jo. I po robocie. Dobra. A już chyba wszyscy. Muzyka ucichła. Kurde, fikunek pełen. Będę musiał uderzyć w miarę szybko chyba do... Dobra. No aż... Takiego sklepu.
tak trochę sobie polatałem poza odcinkiem. Za dużo oczywiście też nie robiłem, żeby nie było. O. Dobra. Coś tu więcej? O, coś tam może być na dole jeszcze. Ale włączamy sobie. O. I mamy awaryjne agregaty. Serio? Gdzie to jest wszystko? Tam na dole? Ej! Co ja mam teraz robić? Dobrze, muszę zejść na dół. I co teraz? Gdzie są te agregaty? O, to będzie ciekawe. Ej, jak ja mam się tam dostać? A dobra. Jeszcze niżej. To nie, to nie. O kurde, ale tu chemikali jest. Ale dam radę się przeskakać. Tam gdzieś jest jeden. Tu też jest. Dobra. I teraz tak. Tu jest jeden agregat. Okej. Jeden działa. Drugi jest gdzieś tutaj wyżej. Czyli to takie dosyć proste, no. Znaczy proste. Najpierw było trzeba wyjebać połowę renegatu. A teraz gdzie? Tam jest jeden, tu jest drugi. Jop. Tam. Ale jak ja mam się tam dostać? Ejden. Bez jakichś tutaj głupich pomysłów. Dobra. Tego nie muszę włączać. Ale tam gdzieś jest. Dobra, kurde, ledwo się chwyciłem. Szczerze mówiąc, to tak do końca nie wiem, gdzie mam iść. To tak wygląda, jakbym musiał tam gdzieś leźć, ale... Nie wiem, może tamtędy? A jak tutaj spadnę? Tutaj spadnę, to się tam dostanę. O, właśnie, dobra. A jak się tu dostanę, to tam jest wejście. Wyżej. Okej. Kolejny. Muszę zdążyć przed nadejściem dnia. Bo jak tu się kurwa volatile zlecą, to ja będę miał przejebane po całości. Dobra, widzę, że chyba najlepiej będzie... O, tutaj? Tyk. Tam do góry muszę się jakoś dostać. Tu. Ej, nie, 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 nie. Boż, kurde. O właśnie. Wykorzystałem w końcu ten mój skok. Nie zawsze im się to udaje. Rzadko. Ale jednak. Włącz zasilanie metra. No i proszę bardzo. Jop. Oj. Teraz się stąd wydostać. Którędy to było? Tam? Czy to...
Tam górą, kurwa. Czy muszę się tam dostać jeszcze raz, czekajcie. Tyk. Tu? Dobra. Przyspieszony skok. I muszę wejść tu na dół. No właśnie, tam na dół, ale... Gdzie dokładnie? Wiecie co, ja bym sobie tutaj... tego lekarstwa zażył. A dobra, tędy... Tutaj jest. Dobra. I co? Winda gotowa? Zasilanie. Aktywowane. Nie to. To chciałem. O właśnie. I dobra. A to co, jeszcze do góry będę musiał chyba włączyć. Ale ta cebulka na tej broni to jest zajebista sprawa, nie? I dobra, i włączamy. No trudno, no. Stracę wszystkie łupy, ale... Jezusa specjalnie nie było. Mamy to. Pierwsze metro odblokowane. Mamy szybką podróż w tym momencie. Mam tu łóżko. Inhibitorek, zajebista sprawa. Kurwa. Dziękuję bardzo. O, i teraz mamy tutaj mapkę. Gdzie się mogę przepodróżować? No oczywiście musiałbym porobić te wszystkie ten. Gdzie mam zrobiony dopiero ten jeden. Czy dwa? Dwa. Tu mam na starym tym mieście. Też to zrobione. Też tam mam, o. Dwa inhibitory. Anomalia do zrobienia. A to se porobię już poza odcinkiem takie rzeczy. Tu co jedyne bym chciał zrobić, to na przykład to ukojenie. I nie wiem, czy dam to radę zrobić jeszcze w tym odcinku, bo to jest daleko, kurde. Tutaj też. To też se zrobię poza odcinkiem. No ale dobra. Spróbujmy do tego dojść, ale wątpię, że nie, no nie starczy mi czasu. Więc ja się prześpię do rana. Zrobimy tak, że prześpimy się do rana. Podejdę sobie gdzieś tam bliżej. Ja mam najwyżej spauzuję nagranie. Nie wiem, czy tak by nie było nawet lepiej. O. Tylko jak to się wychodzi teraz? Silencio. Ha. Gdzie znowu? Jop. Tu gdzieś. Ale... Ej. Tu gdzieś? No tu gdzieś. W tym budynku? Czekajcie, chcę to zbadać. Nie. W tym kierunku. Zbliżam się coraz bardziej. Ej, gdzie? 10 metrów. Ach. Puste to wszystko. Ale tutaj butli jest.
No gdzie to jest? Tu nie. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Co, będzie pod wodą? Jest pod wodą, dobra. Darmowy inhibitorek, no kurwa, zajebiście. I wypływamy na zewnątrz, no. Dobra, tu widzę drabinkę. To po drabince wejdę. Ej! Ej, den. Dobra. Właśnie. Właśnie. I od razu bierzemy sobie, dalej jedziemy. Wytrzymałość. Mamy już 13 poziom. I dobra. Ja sobie pobiegnę do tamtego zadanka i widzimy się gdzieś w pobliżu. I dobra, w drodze do mojego zadania tutaj pojawiło się kolejne. Zobaczmy. Myślałem, że lecisz ze mną w kulki. Co z kulkami? Według twojego szefa miałeś być wcześniej. Mój szef? Twój szef, Eberhard. Nie znam go. Kurwa. Wybacz, nie przejmuj się. Nazywam się Ferenc Waller. Byłem kiedyś kardiochirurgiem. O, Aiden, a ciekawe. Kim jest Eberhard? W tym momencie sam już nie wiem. Jakiś gość, którego poznałem, powiedział, że jest w stanie ogarnąć mi rozrusznik z działu medycznego budynku kwarantanny. Zapłaciłeś mu z góry? Tak. To nie było zbyt mądre. No cóż, chyba po prostu sam poszukam tego rozrusznika. Obiecałem żonie, że go zdobędę i zamierzam dotrzymać słowa. Dobra. Skąd wiesz, że tam jest? Kiedyś prowadziłem tam konsultacje, więc wiem, gdzie trzymają tego rodzaju sprzęt. Gdzie dokładnie? Oferujesz, że pójdziesz tam za mnie? Dlaczego nie? Jeśli mogę pomóc, w końcu obiecałeś żonie. Wybornie. Pomieszczenie ze sprzętem medycznym jest na trzecim piętrze, ale teraz jest tam niebezpiecznie. Poczekam, aż zarażeni opuszczą budynek. Do tego czasu schroń się w okolicy. Będę w wiatraku. Powodzenia, Aiden. To ja ci się nie przedstawiałem, kurwa. Ale dobra. To zadanie sobie zrobię później, najwyżej. Czy tam ewentualnie może nawet poza odcinkiem. Kurwa, twardzi już są. Zmienił im się, kurde, poziom. Co mnie nie cieszy za bardzo, powiem szczerze. Nieznane miejsce, ciekawe. Widzę, że tędy się przeskoczę, co tam. To lećmy, jop. Jolo. No i co z tego, że mnie widzisz? Dobra. Coś jeszcze? A masz jakieś inne sposoby? No i dobra. Po robocie. Narzędzia. O, narzędzia się przydają. Do wytrychów bodajże. Czy naprawdę ja muszę iść do jakiegoś sklepikarza? Bo już nawet przeszukiwać nie mogę. Dobra. O, to jest zadanie nocne. Oj, 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 oj. Tyk. Gdzie to jest to zadanie? Tu? Dobrze ci
i tak, sukinsynu. Mój brat prawie przez ciebie zginął. O. Nie chciałem, by stała mu się krzywda. Ale stała się. Przez ciebie. Przestań wciągać innych w te swoje brudne interesy. Jeśli tylko się dowiem, że znowu to robisz, to cię wydam. Hej! A ty kto? Kolejny chłopiec na posyłki tego głupca? Chrzanić to. Mam to gdzieś. Idę stąd. Co tu się dzieje? O czym on mówił? Widzisz, przed upadkiem byłem aktorem. Nie najlepszym. Kiedy zabrakło sceny, wylądowałem na ulicy i zostałem oszustem. Ale w tym też nie jestem zbyt dobry. Bo jak byłem biedny, tak jestem. Wszystko, co mówiłeś o ojcu i rodzinie... To było kłamstwem. Musiałem cię przekonać, żebyś odzyskał dla mnie kosztowności. Legenda o tym stworze jest prawdziwa. Tak samo jak bandyci, którzy wymyślili ją, żeby wrobić ludzi w składanie swoich rzeczy w ofierze. Potem przychodzą i je zabierają. Nie mogłem iść i ryzykować, że mnie przyłapią, więc postanowiłem wysłać kogoś innego. Ty gnoj. Jestem chciwym, leniwym skurwysynem. Czego ode mnie chcesz? Przynajmniej w tej kwestii jesteś szczery. Próbuję. Czasem. Jak teraz. Przetrwałeś wyprawę. Zachowaj łupy w zamian za swój trud. Dla mnie kurtyna już zapada. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu, czy też stawiwszy czoło morzu nędzy, przez opór wybrnąć z niego, umrzeć, zasnąć i na tym koniec. Gdybyśmy wiedzieli, że raz zasnąwszy, zakończym na zawsze boleści serca. Ładne słowa, ale mógłbyś już... Jak? Gdybyś miał drugą pracę, to radziłbym jej nie rzucać. Okej. O, siema. Ale ciachnięcie. Co za łeb ty? To było zadanie nocne? No tak, bo ja już to zrobiłem wcześniej chyba. A tego udusimy. Proszę bardzo. Jeps. Po robocie. Kurwa, jak zwykle nic nie mają. Dobra, tutaj było to zadanie nocne, nie? Nie tu. Niech ktoś pomoże! To bandyci! Dopadli mnie bandyci! Spotkanie? No, zobaczmy to. Tu jest jakieś... pod przykrywką. Kurde, wiecie, ile tu jest zadań się teraz zrobiło? Problemy sercowe, o właśnie. Ale to jest placówka GR. I to będę musiał iść tam nocą. Dobra. Zobaczmy kogo tam, kurwa. O co temu chodzi? Gdzie on jest? Dobra. Ten dostał ładnie. Ole. O kurwa, jest ich więcej. Uwolnij go. Dobra. Ale mi zajebał. Dobra, we dwóch. Ej. Jolo. No
dobra. No już. Kurde, ile można czekać, żebyś umarł, no? Ej, proszę bardzo, jak ich ładnie pokroiliśmy. I przy okazji się pozbierało co nieco. Co to jest za miejsce? Wiem, że nie powinienem biegać sobie po ziemi, że tak powiem. Ale w sumie czemu nie? A, dobra. Już teraz wiemy, co to jest. Dobra. Spierdzielamy teraz. Nie, 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 nie. Ej. Ja pierdzielę. Nie wierzycie, co mi się wyłączyło. Windows. Dobra, ale gdzie ja wylądowałem w tym momencie? W jakimś fajnym miejscu. 150 metrów od questa w sumie. Nawet i... Ten quest jest tam. Czy ja mam jakieś bliższe miejsce, żeby się tam zjawić? Tu lub tu, ale... O właśnie, to jest wysoko. Jedno i drugie. Dobra, ja się prześpię. Tylko kurde, czy robimy to zadanie? To trochę nam czasu zajmie jednak. Chuj, róbmy to. Jo. Do góry. I do góry. Jeszcze raz, ryb. I dobra. Już chyba wystarczy. No właśnie, tutaj jeszcze, że będą inhibitorki. No mamy. No mamy świeżą noc, więc zajebiście. Dobra, latarę odpalamy. Drzwi też. I lecimy, ale tutaj jest zadyma. Chuj go widać. Dobra, tu są drzwi. Odblokuję sobie te drzwi, to będę miał łatwiej się wydostać. Czekajcie. Tą broń czy tą? Tą bym wziął na razie. Dobra. Weźmiemy trochę innej bronią. Inną bronią się pobawimy. I wyrobimy sobie chociaż trochę. O! Ja. Gdzie jest reszta? Pierdalaj ode mnie. No spierdalcie. To ich skutecznie stanuje. Dobra. Jeszcze ten jeden. Oj. Co one takie tu mocne są? Dobra, trzeba spierdalać. Z tego co widzę. To dosyć skutecznie spierdalać. Dobra. To ich na chwilę zatrzymie.
Dobra. Okej. Ale silne, kurwa, zębiaki. Dobra, to się tutaj widzę, że coraz... To się zeskalowało teraz wszystko na mój poziom. No bo ja jestem na 6 poziomie, nie? Teraz... Chodźcie, chodź. Dobra. Dobra. Mam paczkę. Ale jeszcze inhibitory byśmy sobie tutaj odebrali. Albo ja sobie to zrobię poza odcinkiem. Dobra, wiecie co, ja sobie to zrobię poza odcinkiem. Mógłbym w sumie tutaj jeszcze z nimi powalczyć, ale po co? Dobra, nie z tej strony. Dobra, wychodzimy. I lecimy do tego gościa. Przekażemy mu paczuszkę. Gdzie ty jesteś? No tam, 140 metrów. Czy ja dam rady tak dolecieć? To jest teraz pytanie za 100 punktów. Dobra, na górę trochę. Gdzie on jest? Tutaj. I lecimy prosto do niego. I proszę bardzo. Oddajemy mu serce. Znaczy rozrusznik. Dziękuję. Muszę przygotować się do operacji. Mam nadzieję, że twojej żonie to pomoże. Mojej żonie? Pochowałem ją w zeszłym roku. Zgon z przyczyn naturalnych, nic z sercem. No do mnie wysiada pikawa i z każdym miesiącem działa coraz gorzej. Monika kazała mi przysiąc, że o siebie zadbam. Całe życie pomagałem innym. Nadszedł czas, by pomóc sobie. W porządku, tylko kto wszczepi rozrusznik? Niedługo coś wymyślę. Najważniejsze, że już go zdobyłem. Co dalej? Będę się ścigał z czasem. Nie mogę być jedynym pozostałym przy życiu kardiochirurgiem. Obyś szybko jakiegoś znalazł. Powodzenia. No. Dziękuję, Hayden. Możesz mieć z tym problem, koleżo. No ale spoko, no. Jakby nie było. Problemy sercowe, no właśnie. Dosłownie, problemy sercowe. O, mamy 2 punkty znowu. To nie. Eliminacja nożem. Tylko ja nie mam noża. No to? Mech. Dobra, weźmy to na razie. A tu? To takie mech. Jops. Takie odbicie się, ale to takie, wiecie co? Wiecie co? Dobra, to se wezmę. Pęd. I na razie to tyle. Dobra. Nic. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, jeśli się podobało. Do następnego odcineczka. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.